Konflikt, który toczy się między Rosją a Ukrainą, ma oczywiście wiele aspektów negatywnych w odniesieniu do rolnictwa czy do gospodarek poszczególnych krajów zaangażowanych bezpośrednio w ten konflikt, a więc na przykład gospodarki ukraińskie, ale też krajów, które są poddane w jakiś sposób skutkom tego konfliktu, jak gospodarka polska czy gospodarka innych krajów Unii Europejskiej. Polscy rolnicy obawiają się, że to, co się stało w 2022 i 2023 roku, czyli de facto przyjęcie produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej, czyli przyjęcie jak gdyby tej rolniczej części Ukrainy do Unii Europejskiej poprzez umożliwienie im bezcłowego, bezkontyngentowego, nieograniczonego, niekontrolowanego importu zaburza rynek. I rzeczywiście tak się stało. Popatrzmy, co się stało chociażby na rynku zbóż czy na rynku malin mrożonych, gdzie ten ogromny import spowodował tak duże zaburzenia, że spadły ceny poniżej poziomu, który dawno nie był notowany. Więc rolnicy mają takie obawy, że podtrzymanie tego mechanizmu, czyli liberalizacja handlu z Ukrainą w produktach rolnych, może oznaczać, że tę konkurencję przegramy. A dużo na to wskazuje, dlatego że model rolnictwa na Ukrainie, wielkoobszarowego, oligarchicznego, rolnictwa na bardzo dobrych glebach jest zupełnie inny niż europejskiego, w tym polskiego, rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych, małej i średniej wielkości, które nigdy nie wytrzymają równej konkurencji z rolnictwem Ukrainy, jeżeli będą to warunki jednakowe dla jednych i drugich. A tym bardziej, że warunki produkcji dla rolnictwa ukraińskiego są łatwiejsze. Tam nie ma ograniczeń związanych z dobrostanem zwierząt, nie ma ograniczeń związanych z stosowaniem nawozów, środków ochrony roślin. Nie ma szeregu reżimów, które obowiązują rolników polskich i europejskich, a nie obowiązują rolników ukraińskich. My rozumiemy, że Ukrainie trzeba pomagać, natomiast rolnicy nie rozumieją, dlaczego ta pomoc ma się odbywać ich kosztem. Więc widząc potrzebę wspierania Ukrainy, chociażby w kwestiach militarnych czy w innych dziedzinach gospodarki, trzeba wypracować takie metody wzajemnej wymiany handlowej, aby nie było grup społecznych, w tym przypadku rolników, którzy będą zbytnio obciążeni kosztami takiej pomocy. I to dzisiaj w rozmowach z Ukrainą jest postawiane jako jeden z warunków, czyli wzajemne zrozumienie jest warunkiem tego, aby dalej można było kontynuować pomoc chociażby wojskową czy w innych sektorach gospodarki wobec gospodarki Ukrainy, która rzeczywiście jest w trudnym momencie i wszystkim nam by zależało na tym, aby ta wojna zakończyła się sukcesem Ukrainy. Nie trzeba tego wątku daleko rozwijać, to jest w interesie Polski.